To jest film, w którym celowo leżą tutaj różne rzeczy, bo opowiem Ci trochę o tym, jak odnalazłam nową miłość do rzeczy, które już mam, zamiast kupować sobie nowe. Ja mam na imię Monika, mam 34 lata, jestem mamą dwójki dzieci i pracuję zdalnie. I mimo, że mam w swoim życiu sporo wyzwań, to postanowiłam podjąć jeszcze jedno, a mianowicie wyzwanie nie kupowania nowych ubrań przez rok. Widzę, że słońce na zewnątrz mocno szaleje, także będzie się trochę zmieniało światło, musicie mi wybaczyć albo wyobrazić sobie, że to dyskoteka. Więcej o tym, dlaczego podjęłam to wyzwanie, jakie są zasady, jakie są reguły, jakie są moje plany, mówiłam w osobnym filmie na YouTubie i nagrałam też o tym podcast, gdzie już totalnie poleciałam, jakby co jest główną przyczyną, dla której postanowiłam nie kupować ubrań przez rok. Ponad 3 tygodnie trwa wyzwanie. Ja zaczęłam od takiego ćwiczenia, jakim było schowanie swoich ulubionych rzeczy, tych, które noszę najczęściej, po to, żeby się poniekąd zmusić do tego, aby zacząć nosić te rzeczy rzadziej noszone. I tak sobie pomyślałam, że pewnie wyjdą z tego jakieś konkluzje, dlaczego tych rzeczy nie nosiłam, ale tak naprawdę chyba dlatego, że na wierzchu po prostu były te najczęściej noszone. Jest parę ubrań, które pokochałam na nowo, choć mam je od bardzo dawna. I ja Ci je pokażę, opowiem Ci o nich, ale chciałabym, żebyś nie traktowała tego jako zachętę do kupienia sobie podobnych, tylko bardziej jako zachętę do zastanowienia się nad tym, co Ty też masz w swojej szafie. I czy zawsze musisz lecieć do sklepu po kolejną nową rzecz, po to, żeby się poczuć świeżo, po to, żeby się poczuć lepiej, jak lepsza wersja siebie, czy też możesz być dobrą wersją siebie z tym, co już masz. Od czego by tu zacząć? Zacznijmy od apaszki. Ja generalnie lata jej nie nosiłam. Myślę, że ostatnio w pandemii. A to jest bardzo piękna, jedwabna apaszka w kolorze, który mi pasuje. I tak naprawdę mogę ją nosić jako pasek, mogę ją nosić po prostu na szyi, jak szalik, jako ozdobę. Ja czasami robię sobie taki bardziej vibe. I tutaj ją zawiązuję. Fajna sprawa i naprawdę nie kumam, czemu przez tyle czasu ona po prostu leżała zgnieciona, gdzieś schowana. Bo okazuje się, że taka mała rzecz, to jest dobrej jakości, piękna apaszka z jedwabiu, z jakiejś polskiej firmy, nie pamiętam, bo tak jak mówię, wiele lat temu kupiona. Mega miła w dotyku. Taka mała rzecz potrafi zmienić sposób, w jaki wygląda po prostu całe ubranie. I dla mnie potrafi też zmienić sposób, w jaki ja postrzegam siebie. Dlatego, że dla mnie ten jedwab, dotyk jedwabiu na skórze, kojarzy się z czymś właśnie takim bardzo luksusowym. I ja nawet jeśli zakładam sweter z przedwczoraj i pognieconą spódnicę, bo nie mam czasu na to, żeby się ogarnąć inaczej, i na to zarzucam sobie po prostu tę apaszkę, to ja się czuję jak milion dolarów. Milion dolarów. Dasz wiarę? A ile taka apaszka mogła kosztować? Z 200 zł? A w Lumpeksie kupisz sobie z jedwabiu apaszkę za piątaka. Także dobry deal. W ogóle przypomniałam sobie, że mam dwa wełniane szaliki skitrane, też z Lumpeksów. Także pewnie za chwilę się zacznie też sezon na szaliki. Jeden jest z kaszmiru, a jeden jest z wełny. Jakiejś tam takiej zwykłej. Więc pewnie też będę wdrażać je z powrotem do swojej garderoby. Teraz może buty. To są botki polskiej marki, znanej z tego, że robi botki drogiej. I powiem szczerze, że uważam, że to są bardzo ładne buty. Ja ich nie nosiłam z 3 lata pewnie. Główny powód był taki, że mi się cały czas wydawało, ja żyłam w takim przeświadczeniu, że moja noga nie wygląda ładnie w tych butach. Ale zaczęłam się nad tym zastanawiać, dlaczego mi się wydaje, że moja noga nie wygląda ładnie w tych butach, skoro moja noga wygląda dla mnie ładnie na przykład w Blundstone'ach. I robiłam dużo takich eksperymentów myślowych, zadawałam sobie mnóstwo pytań i doszłam do wniosku, że ja nigdy w tych balaganach, tak zwanych, nie widziałam osoby, która ma podobną budowę ciała do mnie. Nie widziałam influencerki, która ma podobną budowę ciała do mnie. Ani w kampaniach tej marki nie widziałam modelek, które mają podobną budowę ciała do mnie. I dlatego ja, zakładając te buty, nie widziałam takiej nogi, jaką zazwyczaj widziałam w tych butach. I prawda jest taka, że obiektywnie nic brzydkiego w mojej łydce czy w mojej kostce nie ma, gdy noszę te buty. Nie ma. To jest tylko to, że ja po prostu kupując je, wyobraziłam sobie, że będę wyglądała w jakiś sposób. I to tak nie działa. Niestety. My to wiemy wszystkie, ale cały czas ulegamy tej iluzji. Czy ja bym kupiła te buty jeszcze raz? Powiem tak. Jak na buty na obcasie, one są bardzo wygodne.
w nich można iść kilometry i nie poczujesz tego. Ale jak na buty o takiej cenie, ja już nie pamiętam za ile ja je kupiłam, ale to było bliżej 1000 zł niż, wiecie, 500 na przykład. Jak na buty o takiej cenie uważam, że są fatalnej jakości, bo ja je bardzo mało nosiłam, teraz zaczęłam je nosić i widzę, że tutaj jest przetarcie już, tutaj na czubkach są przetarcia i ciężko jakby ich uniknąć, jeżeli się używa butów i się w nich chodzi, więc nie kupiłabym ich teraz znowu, chociaż nadal strasznie mi się podobają i uważam, że bardzo pasują do większości ubrań, które na siebie zakładam. Ta funkcja użytkowa ma dla mnie znaczenie, ja dużo spaceruję, lubię chodzić i potrzebuję butów, które są wygodne. No i te spełniają te funkcje. Wyglądają ekstra, ale długo nie będzie to trwało. Dlatego, że mimo takiej niskiej eksploatacji, mimo że ja je pastowałam, no to są takie ewidentne przetarcia. Noszę dalej i się cieszę. To też nie jest tak, że jak po ubraniach czy butach widać, że one są noszone, to one tracą wartość. Ja chcę, żeby było widać po moich ubraniach, że są noszone. Po to zdecydowałam się nie kupować przez rok nowych, żeby mieć szansę je właśnie wynosić, zużyć. Ale tak, nie kupiłabym znowu tych butów. Natomiast odkrywam do nich nową miłość. Po tym jak przeanalizowałam, że obiektywnie w mojej łydce nie ma niczego brzydkiego, kiedy zakładam te buty. Z Blundstone'ami jest tak, że my widzimy bardzo dużo osób w nich. Widzimy różne ciała, więc dlatego się przyzwyczajamy do tego, że to są buty dla każdego. Ja w Balaganach widziałam tylko bardzo szczupłe, wysokie osoby długonogie. Stąd nie mogłam się przyzwyczaić do tego, jak ja wyglądam w tych butach. Ale już się przyzwyczajam. Jeżeli jesteśmy w kategorii dodatków, to mam taką torebkę, którą kiedyś kupiłam na Vinted i pamiętam, że... Z 4 lata temu. I pamiętam, że to było dla mnie pewnego rodzaju taki przełomowy moment, w którym ja wiedziałam, że moje dzieci są już na tyle duże, że mogę przestać nosić taką wielką torbę z pieluchami, z chusteczkami, z jedzeniem, z ubraniami na zmianę. Że to jest też taki etap w macierzyństwie, kiedy ja nie jestem tym takim głównym tragarzem, że częściej zaczynam wychodzić gdzieś bez dzieci i szukałam właśnie sobie takiej swojej pierwszej małej torebki na ten etap. Znalazłam taką na Vinted. Wydawało mi się, że to jest torebka dobrej jakości. Raczej jest to vintage, ponieważ no, nie wygląda współcześnie, tak przynajmniej wtedy mi się wydawało. Natomiast używając jej przez te 4 lata, widzę, że nie jest to torebka dobrej jakości. Znów ją pokochałam, bo to nie jest popularny kolor. Nie widzi się często zielonych torebek i nie jest to popularny kształt takiego jakby kwiatu, ale teraz jak ją zaczęłam nosić, to widzę, że nie jest to rzecz dobrej jakości. Ona się tutaj bardzo łuszczy. Więc nie mam przekonania, czy to jest rzeczywiście skóra. To, co mnie martwi, to właśnie to łuszczenie się na rogach. Nie wygląda to spoko i dobrej jakości skóra starzeje się lepiej. Mimo wszystko cieszę się, że znów noszę tę torebkę. Ona jest troszeczkę za mała jak na moje codzienne potrzeby, bo dla mnie potrzebą jest też włożenie książki. Żeby tylko książka weszła i portfel i ja już będę bardzo szczęśliwa i może scrunchie, pomadka i jakieś kryształy. Więc na codzienne potrzeby nie do końca to jest ten rozmiar, ale na szybkie wyjście do sklepu, odebranie dziecka z przedszkola, towarzyskie wyjście, gdzie raczej tej książki nie będę czytała, jest okej. I zaczynam ją lubić na nowo, bo ten zielony tak dużo dodaje. Nawet jeżeli jestem ubrana na szaro całkowicie, to dodaje jakiś taki fajny kolor. No i z jednej strony jest mi szkoda, że ona się teraz będzie zużywać, a z drugiej strony co, ma leżeć w szafie, żeby się nie zużyła? No rzeczy są po to, żeby je nosić. Także zaczynam odkrywać miłość do tej torebki na nowo. Co do zielonych rzeczy. O. Mam taką koszulę, bluzkę, nie wiem nawet jak to określić. To jest polskiej marki, która już niestety zakończyła swoją działalność kilka lat temu, ale ja na szczęście mam sporo rzeczy od nich, więc no, najbliższych kilka lat mi wystarczą, mam nadzieję, że się nie zużyją. Niestety, jakość tych rzeczy też nie jest super. Bólem serca to stwierdzam, bo jeśli chodzi o wygląd, to są naprawdę fantastyczne. Ja uwielbiam takie szalone wzory, bardzo niepowtarzalne. I ja nie nosiłam tej bluzki, nie wiem w sumie dlaczego. Chyba głównym powodem było to, że po prostu trzeba ją prasować. A mój styl życia przez długi czas był taki, że ja byłam często w rozjazdach i żyłam na walizkach, więc chyba to po prostu było niepraktyczne. Teraz się trochę zmieniło, teraz bardziej zapuszczam korzenie. Mam więcej okazji do prasowania w domowych warunkach. I w połączeniu z tą spódnicą, którą mam na sobie, ten kolor wygląda super, ale mam też dużo innych pomysłów, jak to nosić.
i chciałabym właśnie więcej przetestować ich. Ona jest bardzo obcisła, wbrew pozorom tutaj, ale to fajnie, bo ja mam problem z koszulami, które nie są. Już wam mówię. Ta koszula wprawdzie jest maleńka, dostałam ją kiedyś w ogóle za darmo od mojej mamy, która dostała ją od jakiejś swojej koleżanki i uważam, że w ogóle z tą spódnicą też super by to wyglądało. Natomiast ja mam problem z koszulami, bo właśnie nie za bardzo wiem, jak je włożyć tak sobie do środka, a nie lubię takiej koszuli wiszącej na zewnątrz, więc kocham ten kolor i uważam, że też dobrze współgra z moją skórą. Ona jest też z... To jest bawełna chyba z domieszką lnu, tak mi się wydaje, ale jest wycięta metka. I ona jest też z tych mniejszych, raczej. To nie jest taka oversize'owa koszula na wzór tych męskich. Jednak ten dół jest taki szeroki. I ja nie umiem jeszcze sobie poradzić z tym. A nie mam żadnego paska. Tu wam zdradzę sekret. Nie mam żadnego paska, żeby się wspomóc tym. Także w tej kwestii, no zobaczę, czy przez ten rok ja będę czuła, że potrzebuję paska, czy nie będę czuła, że potrzebuję, czy to jest tak, że nice to have. Zobaczymy. Jeszcze jedna rzecz niebieska. To jest też Miszko Maszko, czyli ta polska marka, która już nie istnieje. To jest sukienka, która oryginalnie była malinowo-różowa, ale ja ją sama zabarwiłam i uważam, że wygląda dużo fajniej, dużo ciekawiej. To jest ten typ sukienki, którą się nosi na home office, czyli tak jak ja pracuję przez większość czasu, zamiast dresu. Ona jest bardzo wygodna, to jest taka denina bawełniana. Tutaj jest nieobciskająca, ma taki trapezowy krój, więc jest wygodna, jak się tam rozłożę na tym swoim krześle, to nic mnie tutaj nie uciska. Nie wiem, czemu ja jej nie nosiłam tak naprawdę. Też już widać po niej ząb czasu, niestety. Tak jak mówię, ubrania tej marki super jakościowo nie są. Jeżeli się je faktycznie nosi i pierze, to widać to zużycie. Tutaj ja myślę, że nawet jeżeli ona się spierze jeszcze bardziej, to ja po prostu zrobię powtórne farbowanie tym barwnikiem, bo to bardzo fajnie się spisało wtedy. No i być może trochę przedłużę jej życie, bo faktycznie to jest bardzo fajna opcja, ale wydaje mi się, że mogłabym też zrobić tak, że ta sukienka, ale na to spódnica jakaś inna i to potraktować jako bluzkę. Mam parę pomysłów, jak to ograć i pewnie będę je wykorzystywała w najbliższym czasie. I jeszcze ostatnia rzecz, co do której czuję, że wraca mi miłość, to jest taka absolutnie najbardziej zwyczajna kurtka w bardzo klasycznym kroju, którą z 6 lat temu to było, myślę, tak, jak mój młodszy syn był maleńki. Kupiłam ją w Zarze. Pamiętam, że w tym samym czasie kupiłam też wtedy płaszcz wełniany polskiej marki, nie będę chyba mówiła jakiej. On po 3 latach, mimo że go prałam w pralni, mimo że bardzo go pilnowałam, szanowałam, u krawcowej wymieniałam podszewkę i tak dalej, to po 3 latach naprawdę wyglądał jak psu wyjęty z gardła. A ta kurtka po całym tym czasie, mimo że nosiłam tak samo często jak ten płaszcz, wygląda jakby była nowa. Nic się tutaj z nią nie wydarzyło. I też był jakiś taki moment, że ja jej nie nosiłam, bo wydawało mi się, że ona jest taka obcisła i że to nie jest dla mnie, że jestem za duża, za szeroka na to. Ale prawda jest taka, że ja teraz noszę tę kurtkę, mimo że jestem największa, jaka byłam od dawna, bo ważę praktycznie tyle, ile ważyłam w dniu porodu, w pierwszej ciąży. No to ja nie wyglądam w niej źle. Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że właśnie daje taki efekt zajebisty. Więc zaczynam ją lubić na nowo. Szczególnie, że właśnie, no, powiedziałabym, że jest codzienna, ale jednocześnie ma taki elegancki vibe i bardzo mi się znów podoba. Także po pierwszych tygodniach tego wyzwania na razie nie mam w ogóle chęci kupienia sobie nowych rzeczy. Mam dużo radości z tych, które leżały w szafie nieużywane i z tego, że mogę je odkrywać na nowo i jakoś tam kreatywnie sobie je komponować. Bardzo dużo pomysłów mam w głowie, nawet teraz, jak tak sobie patrzyłam na te koszule, też no, parę mam pomysłów. Także jest super. Byłam nawet dzisiaj w sklepie z ubraniami, tak sobie pooglądać, zobaczyć i abstrahując od tego, że absolutnie jakość ubrań, które znalazłam, była beznadziejna. Słuchajcie, były płaszcze zimowe za 1000 zł, całe z poliestru. Jeden znalazłam, który miał 50% wełny i 50% poliestru za tysiaka. Trochę dużo, moim zdaniem, jak na połowę z plastiku i był bardzo ładny krój. No ale nawet gdyby był 100% z wełny, też bym się nie skusiła, ponieważ postanowiłam przez rok po prostu nie kupować ubrań. O, ciemno się zrobiło. Ale tak, poszłam do sklepu, nie kupiłam żadnych ubrań, nie kusiło mnie, bardziej po prostu to było po drodze. Więc ciekawie było pójść
i zobaczyć, jak będę się czuła w sklepie, wiedząc, że niczego nie mogę sobie kupić. I czułam się okej, po prostu obejrzałam sobie parę rzeczy. Tak z ciekawością patrzyłam na te płaszcze. To była jedyna rzecz, która mnie zainteresowała. Ale nie było tak, że koniecznie chciałam, bo ten 50% wełny, 50% poliestru naprawdę był fajny. I gdybym go wzięła do przymierzalni i go przymierzyła, to być może miałabym takie poczucie, że mi szkoda, ale postanowiłam przejść po prostu obok, bo po pierwsze, to nie jest skład płaszczu, który ja chciałabym nosić, a na pewno już nie w takiej cenie. A po drugie, no zobaczymy, jak przeżyję zimę w tych ubraniach, które mam. Mam kurtkę i mam dwa płaszcze, więc myślę, że to jest więcej niż człowiek potrzebuje w ciągu sezonu zimowego. Ogólnie mam takie poczucie, że my naprawdę kupujemy dużo więcej ubrań niż nam potrzeba. Bo to nie jest moja jedyna koszula. Teraz w szafie mam 4 koszule, a część mam schowanych. Tych, które wcześniej bardzo lubiłam, a chciałam przestać nosić w kółko, na okrągło. Ale szczerze powiedziawszy, czy ja mam w ogóle tyle okazji, żeby nosić 4 koszule w rotacji? Bo ile z nich nosiłam faktycznie? 2. To liczę jako bluzkę, fan bluzkę, nie jako koszulę. Tak, w ciągu 3 tygodni założyłam 2 koszule. No załóżmy, że w ciągu najbliższego tygodnia założę jeszcze raz. 3 razy koszulę w miesiącu. To jest 36 razy w roku założenie koszuli. Mając 4, to po 9 razy każdą bym założyła. Okej. To wydaje mi się, że to jest dobra ilość. Bo chciałabym móc każdą rzecz, którą mam w szafie, w ciągu roku założyć przynajmniej 5 razy. Taki sobie wymyślałam arbitralny numerek. Zobaczymy, jak to będzie. Cały czas dodaję na Instagramie, prawie codziennie, chyba że naprawdę spędzam dzień w dresie albo w łóżku. Staram się codziennie dodawać to, w co się ubieram i jeżeli to obserwujecie, to widzicie, że tam są właśnie rzeczy, które się powtarzają. Aha, jeszcze zapomniałam o ważnej spódnicy, ale to powiem w następnym jakimś filmie. Widzicie rzeczy, które się powtarzają. Ja już też mam takie poczucie, że część z nich mogłaby się stać taką moją szafą kapsułową i tak naprawdę nie potrzebowałabym żadnych innych. Co jest bardzo optymistyczne, bo pokazuje, że ja naprawdę nie potrzebuję kupować żadnych nowych ubrań. Dajcie znać, co w ogóle myślicie o tym całym eksperymencie. Czy słuchałyście podcastu? Jeśli nie, to go zalinkuję w pierwszym komentarzu, bo wydaje mi się, że było trochę niezrozumienia, jakby co jest powodem przystąpienia do tego wyzwania. No i tyle. I widzimy się w kolejnych filmach. Będę montowała dla Was zaraz vloga. No i pewnie widzimy się też wkrótce podczas tak zwanego monthly reset. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnych filmach. Pa!